Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o newsach, które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich dni. Po pierwsze wyniki ankiety co do nowej klasy postaci, no i po drugie wreszcie zapowiedź nowego serwera EU15. Zaraz oczywiście do tego przejdę, natomiast na wstępie pamiętajcie o tym, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek, no i osoby, które bawią się w tą aktywność, muszą subskrybować kanał. No i oczywiście giveaway wrześniowy już niedługo, tak naprawdę chyba w tym tygodniu, więc pamiętajcie, żeby to zostawiać. Oprócz tego wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i kupujcie grzybki z kodem NEUTRAL na stronie home.syfygame.net. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. W momencie nagrywania dzisiejszego odcinka wszedł dziennik zmian dla Shakes and Fidget, jest to wersja 22.1, no i postanowiłem, że dogram to i dokleję do dzisiejszego filmu, dlatego, że ma to powiązanie z EU15, no bo po pierwsze wchodzi buff druida, czyli jak dla nas super, bo my tym druidem akurat zamierzaliśmy grać od dawna, więc sobie tego nowego druida przetestujemy, no i wchodzi również nerf DH, także no tutaj dużo osób może nie wiedzieć, jaką klasę postaci wybrać, no i po prostu ten film może im pomóc. Także okej, bez zbędnego przedłużania mamy dziennik zmian dla Shakes and Fidget 22.1. No i mamy oczywiście, no tutaj jest to sierpień, ale chodzi o wrzesień i są nowe funkcje. Z nowych funkcji, tak na dobrą sprawę, tylko jedna rzecz. Loch na kółkach, dodano 10 nowych wrogów, czyli mamy 10 nowych przeciwników w tym lochu na kółkach. Także no, tu się za wiele nie zmieniło. No i teraz mamy zmiany ogólne. Przede wszystkim druid. Mamy tak, zmniejszono współczynnik pancerza do 100%, było 200%. Zmniejszono maksymalną redukcję obrażeń do 25%, było 40%. No i zwiększono premię do obrażeń krytycznych niedźwiedzia do 400%, było 360%. I ulepszono obliczanie premii do obrażeń krytycznych w formie niedźwiedzia, dzięki czemu druid zadaje większe obrażenia z premią gladiatora. Czyli to, co tak naprawdę druida najbardziej bolało, czyli po prostu no to, że ten trener w podziemiu za bardzo na niego nie działał, źle działał, coś tam było źle poobliczane, teraz jest to naprawione i druid wreszcie będzie grywalny, wreszcie będzie ok klasą postaci. No i w ogóle ta aktualizacja wejdzie już jutro. Dzisiaj wchodzi na serwer F9, no a jutro, czyli w środę, wchodzi już ogólnie do gierki, także bardzo fajnie. No i zobaczymy właśnie, jak ten nowy druid poradzi sobie na nowym serwerze EU15, na którym nim będziemy grać. Dalej, zmniejszono podstawową szansę na transformację w orła do 15%, było 25%. W formie orła atak pikujący jest teraz wykonywany razem ze zwykłym atakiem, może zadawać obrażenia krytyczne, a premia do obrażeń ataku pikującego została zwiększona do 80%, było 77,5%. Przemiana w orła jest teraz wyświetlana za pomocą pazura orła w odpowiedniej rundzie. Okej. Dalej, druidzi nie byli w stanie unikać ataków magów, teraz nie mogą również używać ataków pikujących, ale zadają im plus 33% więcej obrażeń, czyli większe obrażenia w magusiów. Druidzi zadają teraz łowcom demonów plus 15% więcej obrażeń, no i do wyboru profesji dodano nową grafikę. Tak to wszystko wygląda, czyli tutaj w formie balansu tego druida mamy większe obrażenia do łowców demonów, w łowców demonów może tak, mamy większe obrażenia w magusiów, no i po prostu druid teraz nie dość, że wydaje się już naprawiony, będzie teraz klasą jak najbardziej grywalną, to może będzie nawet klasą mocną. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale no właśnie druid koniec końców dostaje po prostu buffa. Dalej mamy łowcę demonów, no i łowca demonów, który był klasą postaci no bardzo mocną, OP tak naprawdę najlepszą aktualnie w gierce, dostaje już oficjalnie nerfa. No i mamy tak, szansa na ożywienie jest teraz zmniejszona o 11% przy każdym powrocie do życia, było 2%, no i do wyboru profesji dodano nową grafikę. Jeżeli chodzi o łowców demonów, to widziałem, że dużo osób strasznie się tam, wiecie, oburzyło, że jak to taki nerf, już będzie niegrywalny i tak dalej. Nie, absolutnie, łowca demonów aktualnie będzie taki sam jak zwiadowca, jeżeli chodzi o performance w lochach, PvP i tak dalej, więc po prostu będzie klasą ok, będzie nawet klasą bardzo dobrą, czy to do lochów, czy do PvP, ale nie będzie klasą zbyt mocną, nie będzie klasą przesadzoną, więc ten nerf jest jak najbardziej uzasadniony i łowca demonów mimo wszystko, mimo że to jest nerf, dalej będzie po prostu klasą dobrą, najzwyczajniej w świecie dobrą, ale nie przesadzoną. O tym musicie pamiętać, jeżeli będziecie wybierać klasę postaci na nowy serwer. Teraz tak, naprawione błędy. Druid, naprawiono błąd, dzięki któremu druid zadaje do 75% obrażeń krytycznych w formie niedźwiedzia. To jest pierwsze co.
Gildia. Opuszczenie gildii następuje teraz natychmiast i nie wymaga logowania na postać. Wieża jest odblokowywana ponownie po ukończeniu lochów od 1 do 9 w strefie światła i osiągnięciu 125 poziomu postaci. Wydarzenie sterylne sedesy. Podczas wydarzenia menu interakcji plecaka wyświetla teraz dwukrotnie większą wartość many danego przedmiotu. Spoko. Układ menu. Naprawiono błąd, dzięki czemu HUD nie jest już pusty podczas zmiany układu menu i logowania się do postaci. Ok, no i mamy menu. Ikony zablokowanych funkcji postaci pozostają teraz wyszarzone w kompaktowym i klasycznym menu zamiast zmieniać kolory. W układzie klasycznym licznik ponownie wyświetla tekst zakończono zamiast zatrzymywać się w ostatniej sekundzie. Naprawiono błąd, przez który funkcje w kompaktowym lub domyślnym układzie nie wyświetlały wykrzyknika po wykaśnięciu ich liczników. Oto funkcje, przy których wyświetla się wykrzyknik. No i mamy toaleta. Pełny zbiornik many. A to w sumie, no to spoko, ale tutaj no straż miejska, no tu można sobie przeczytać, to jest powiedzmy taka pierdółka. Dalej, stajnia, animacje podczas interakcji z wierzchowcami zostały naprawione. Eliksiry, mikstury o czasie działania poniżej 48 godzin nie wyświetlają już nieprawidłowych czasów. Zabójca, naprawiono błąd wyświetlania, który sprawiał, że można było myśleć, że można zaczarować prawą broń za pośrednictwem wiedźmy, chociaż to zaklęcie nie było dostępne w tym świecie. Zasadniczo broni w prawym slocie broni nie można zaczarować. Okej. Właśnie, to akurat jeżeli chodzi o zabójcę mnie myliło, zwłaszcza teraz na serwerze pierwszym amerykańskim, gdzie po prostu, no jakby sami rozumiecie. Takowy, no troszeczkę błąd, troszeczkę takie wprowadzenie w błąd gracza występowało. Też byłem tego ofiarą akurat. No i jeżeli chodzi o mobilne tutaj kwestie, no to mamy naprawione błędy. Elevator, tło profilu, naprawiono błąd wyświetlania, który powodował, że tło profilu wygrywane w elevatorze wystawało poza zwykłą ramkę postaci. Czego mi brakuje? No jest to taki patch niezbyt duży, taki głównie właśnie powiedzmy balansujący klasy postaci. Nie ma tutaj żadnego wow, mamy jakieś naprawione błędy, głównie odnośnie nowego interfejsu. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi tego, że teraz czy to na przeglądarce, z tego co wiem, czy to na Steamie na pewno to występuje, bo sam tego doświadczam. Po prostu, gdy mamy odpaloną gierkę na Steamie i gramy tam powiedzmy 2, 3, 4 godziny, po prostu dłużej, to gierka zaczyna strasznie lagować, zaczyna frizować, zaczyna ją się dziać dziwne rzeczy i po prostu tego w tym patchu nie naprawili, a jest to bardzo irytujące i należy wyłączyć Shakesa i włączyć go z powrotem, żeby to przestało lagować, żeby to działało znowu tak jak na samym początku, gdy odpalimy gierkę. To mówię, z tego co mi pisaliście na streamach, też jest to na przeglądarce, na Steamie na pewno to występuje, no a tutaj nic z tego co widzę nie jest napisane, że właśnie to naprawili, może jakoś tam powiedzmy z tyłu w tle zostało to naprawione i nic tutaj nie ma o tym napisanego, ale no tak czy inaczej jak dla mnie powinno to również zostać naprawione. Tyle jeżeli chodzi o ten dziennik zmian, a ja zapraszam Was do kolejnej części filmu. No i teraz przechodzimy sobie do nowej klasy postaci, bo to będzie taki szybki news. Mianowicie w niedzielę po południu dostaliśmy informację, wyniki ankiety dotyczące nowej profesji starczą. No i jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu była zapowiedź nowej klasy postaci. Była to nowa klasa postaci starczą, ma to być nowa klasa postaci starczą właśnie. No i dostaliśmy trzy koncepty. Dostaliśmy koncepty, chyba tak mogę powiedzieć, na właśnie nową klasę postaci. No i tam po pierwsze był taki Elemental Knight, który posługiwał się troszeczkę żywiołami, lodem oraz ogniem. No można powiedzieć, że coś takiego było, nie było dokładnego opisu tej klasy postaci. To był pierwszy. Drugi to był Paladyn, który dla mnie był no najmniej ciekawy i szczerze mówiąc totalnie nie rozumiem, dlaczego on wygrał, bo to właśnie on wygrał. Także no Paladyn, nawet nie wiem, co on by miał dokładnie robić. No i trzeci to był taki, no ja go nazywam sobie Człowiek Śmietnik, dlatego że on troszeczkę wyglądał jak taki klocek, jak taki czołg zebrany z różnych tam rzeczy, z różnych rzeczy w grze. Miał tam, wiecie, no taki, no nie wiem, kto oglądał ten film, ten wie o czym mówię. Już tu wam z powrotem nie będę pokazywał obrazków, bo to już aktualnie nie ma znaczenia. Tak czy inaczej widziałem, że Dorzer robił ankietę na swojej karcie społeczność, w której wziął udział ponad 1500 osób, no i tam wygrał właśnie ten Elemental Knight, czyli ten, no, wojownik posługujący się tarczą lodową, jakimiś tam ognistymi obrażeniami i tak dalej. Ja sam osobiście na niego głosowałem, bo wydawał mi się najciekawszy. Ja zrobiłem ankietę na Twitchu, na karcie społeczność szczerze mówiąc zapomniałem, no i u mnie znowu na Twitchu wygrał właśnie ten Człowiek Śmietnik, ten Salvage Sentinel, chyba on się tak nazywał, ja na niego mówię Człowiek Śmietnik, mówię. Natomiast właśnie, no, ostatecznie w tej ankiecie oficjalnej od twórców gry wygrał Paladyn. No i mamy tutaj, dziękujemy za aktywny udział w ankiecie dotyczącej nowej profesji, wynik został potwierdzony
potwierdzony, mamy zwycięzcę, większość głosujących opowiedziała się za Paladynem jako nową profesją starczą. Nasz zespół programistów rozpocznie pracę nad stworzeniem Paladyna, planujemy zaprezentować go podczas ekskluzywnej zamkniętej sesji beta na początku października, czyli no już za niecały miesiąc pewnie będziemy mogli spróbować sobie tej nowej klasy postaci właśnie na serwerze beta. Wypatrujcie dalszych aktualizacji. Zespół gry Shakes and Fidget. No co mogę powiedzieć? Ja szczerze mówiąc jestem zawiedziony. Z tych trzech klas postaci Paladyn mi się wydawał najmniej ciekawy. No i też no myślałem, że albo wygra właśnie ten Salvage Sentinel, albo ten Elemental Knight. Totalnie się nie spodziewałem, że może wygrać Paladyn. No a tutaj taka niespodzianka. Paladyn wygrał. Zobaczymy jak on będzie działał, może będzie ciekawy. Natomiast no przez to, że już kiedyś mieliśmy Paladyna no, do wyboru w grze, teraz po prostu zmieniła się jego nazwa, bo teraz on się nazywa Mag Bojowy, dokładnie tutaj. Oczywiście w języku polskim, no to taki jakiś, nie wiem, może niesmak pozostał, może mi się to źle kojarzy, no zobaczymy, może to będzie fajna klasa postaci, może będzie miała fajne pasywki i tak dalej, natomiast na ten moment nie jestem zbytnio przekonany. Zobaczymy, co nam zaprezentują. I tyle jeżeli chodzi o to, także mamy już wyniki tej ankiety, może się pojawi jakaś nowa ankieta, gdzie będziemy mogli wybrać pasywki, jaką ma mieć pasywkę ta nowa klasa postaci, tak jak to było w przypadku nekromanty, zobaczymy jakby co, będę was o wszystkim informował. No i teraz wreszcie to, na co czekaliśmy już od dawien dawna, myślę, że sporo osób, mianowicie nowy serwer EU15. Nowy serwer EU15 został już wczoraj o godzinie 16 zapowiedziany, no i wystartuje w piątek 20 września, czyli powiedzmy no za półtorej tygodnia jakoś wystartuje właśnie ten serwer EU15. Co ja mogę powiedzieć? Tutaj może najpierw przeczytamy sobie. W piątek 20 września o godzinie 16 zostanie otwarty portal do nowego europejskiego świata EU15. Stwórz postać na nowym świecie EU15 od 13 września i otrzymaj 25 grzybków, jeśli połączysz ją ze swoim kontem Shakes and Fidget przed startem świata w piątek. Wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie w złożeniu wizyty handlarzowi grzybów. No i właśnie, dokładnie tak, w ten piątek, czyli tak jak jest tu napisane 13 września, zostanie... tak jakby otwarta, odpalona prerejestracja i już w ten piątek od godziny 10, 13 września będzie można zakładać postacie na nowym serwerze EU15 i my tam oczywiście będziemy grać na poważnie na tryhardzie, jak już wam zapowiedziałem jakiś czas temu. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to okrągły serwer, dlatego, że ja tam tworzę gildię, do której zaraz przejdę, dla najmocniejszych Polaków, no i po prostu będziemy tam się dobrze bawić. Szczerze mówiąc, ja jestem nahypowany na ten serwer, ja jestem bardzo zadowolony, dość szybko wyszedł, bo po 6 tygodniach od EU14, natomiast no, mimo wszystko tutaj ja jestem po prostu zadowolony. Także pamiętajcie, żeby już w ten piątek od godziny 10 założyć sobie postać, ewentualnie zakupić grzybki, żebyście już byli gotowi na start no, nowego serwera, tak? Oczywiście wiadomo, grzybki kupujcie z kodem neutral na tej stronie home.syfygame.net. Gdy już założycie postać podczas trwania prerejestracji i sobie wejdziecie na tej postaci w ustawienia, tutaj w zakładkę postać, to macie swoje ID postaci, je kopiujecie na stronę home.syfygame.net i już możecie kupować. Czy to pakiety startowe, czy potem jak się serwer zacznie pakiety twierdzy, czy po prostu zapasy grzybów na start, już to wszystko można na tej stronie kupować, 20% taniej, oczywiście z kodzikiem neutral, i wysyłać mi screenki do giveawayów comiesięcznych, jak używacie mojego kodu twórcy. Pamiętajcie o tym, to też jest bardzo, bardzo istotne. Dobrze, co do mnie, ja będę grał oczywiście tam druidem, druid to jest ostatnia klasa postaci, która mi została do ogrania tutaj na wszystkich moich kontach, także będziemy sobie grać druidem, no i też będzie jedna fajna sprawa, o której już wam mogę oficjalnie powiedzieć, mianowicie przed startem serwera EU15 będzie moja strona do głosowania na 3 nowe awatary. Dokładnie tak, dostajemy 3 nowe awatary przed startem EU15, no i będziecie mogli wybrać, jaki ja będę miał awatar na EU15, no a pozostałe 2, które nie zwyciężą, i tak pewnie na jakichś tam kontach sobie ustawimy, no powiedzmy ustawimy, poproszę, żeby mi ustawili. Dlatego, że no, mamy tych postaci dużo i pewnie jakieś tam miejsce dla nich się znajdzie. Natomiast dokładnie, będziecie mogli głosować na mój awatar na serwer EU15 już również od piątku, od godziny 10, przez cały tydzień, przez cały czas trwania prerejestracji. Wiecie, o co chodzi. No i co? Tyle, jeżeli chodzi o mnie. Oczywiście pewnie niespodzianka na start serwera będzie, jak zawsze. Tutaj jest jakby logiczne, więc wypatrujcie na kanale o godzinie 16, 20 września jakąś niespodziankę na start. No i kolejna sprawa to jest gildia, czyli to, co jest tak naprawdę najważniejsze. Mianowicie, jak pewnie wiecie, tworzymy gildię dla najmocniejszych Polaków na serwerze EU15, gdzie ja jestem po prostu liderem tej gildii. Jeżeli jesteście chętni powalczyć jakoś tam z
gildiami innymi, zagranicznymi, międzynarodowymi, jako w 100% polska gildia, no to oczywiście odzywajcie się do mnie w wiadomości prywatnej. Na Discordzie najlepiej. Discord jest wymagany, bo ja preferuję na Discordzie wszelkie informacje dawać. Mamy oczywiście serwer gildyjny na Discordzie również, więc tam najlepiej, żeby każdy był. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten nowy serwer, to jakie są wymagania na start, żeby do naszej gildii dołączyć? No to są oczywiście wszystkie te pakiety, startowy, twierdzy i te kolejne, no ale dwa razy grzybki za 400 zł na start. To jest bardzo ważne, dwa te największe pakiety. Oczywiście mówię, no tutaj na Steamie jest drożej, ale na tej stronie home.syfygame.net one kosztują 400 zł. Także dwa takie pakieciki, to łącznie daje 7200 grzybków, bo będzie odpalona promocja 20% na czas trwania prerejestracji, więc no, tyle jest wymagane na start, żebyśmy po prostu jakoś ładnie zaczęli i żebyście wy mieli miejsce w tej gildii. W tym momencie, ja już tą gildię jakiś czas temu ogłosiłem, mamy jakoś, no, połowę składu. No, nawet bym powiedział, że 30 osób. Natomiast warto się śpieszyć, warto się do mnie odzywać, bo zapewne jak ten film wyjdzie, jak już wystartuje prerejestracja i tak dalej, no to dużo osób jednak do gry się skusi. Także po prostu piszcie do mnie na Discordzie w wiadomości prywatnej, jeżeli macie ochotę zagrać z nami, powalczyć sobie. Serwer EU15, serwer okrągły, serwer na pewno, który będzie miał jakąś przyszłość przed sobą, pewnie będzie sporo mocnych ekip na tym serwerze, sporo mocnej gildii, no i po prostu spróbujmy coś osiągnąć jako gildia polska. Fajnie by było, ja już powiedzmy troszeczkę doświadczenia jako lider z powrotem po długim czasie, bo ja dawno nie miałem swojej gildii, nabrałem na serwerze EM1, tam w tym momencie mamy top 2 gildie na serwerze, więc teraz zobaczymy, jak nam pójdzie na tym EU15. Serwer dla mnie szczególny, dlatego że mówię, no mamy tą stronkę do głosowania, mamy te 3 nowe awatary, chcę tam pograć long term, chcę tam pograć na tryhardzie i przy okazji jeszcze stworzyć gildię, także mam nadzieję, że to wyjdzie. Więc powtarzam, jeżeli kupujesz minimum 2 duże pakiety na start, te po 400 zł i chcesz pograć na EU15, masz plany, jesteś Polakiem, większe plany oczywiście, pograć tam long term, w fajnej atmosferze, w polskiej atmosferze, to odzywaj się do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie. Tyle ode mnie, tyle odnośnie tych informacji, odnośnie nowego serwera i tak dalej. Mam nadzieję, że skusicie się, mam nadzieję, że pogramy sobie razem, no i że stworzymy coś fajnego na tym serwerku. No a wy, jako widzowie, którzy po prostu mnie oglądają, możecie oczekiwać dużo kontentu z serwera EU15, tak jak to miało miejsce z serwera AM1, bo po prostu zaczynamy tam na tryhardzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Jeżeli macie jakieś pytanka, to oczywiście pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem. No i chyba nic więcej do dodania nie mam. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie, że każdy like plus subskrypcja, przepraszam, like plus komentarz, to jest jeden numerek w giveaway za aktywność na kanale, które są teraz co miesiąc. Oprócz tego musicie subskrybować kanał, żeby brać udział w tych giveawayach za aktywność. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral. Dziękuję wam pięknie za wsparcie. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. No i mam nadzieję, że również na EU15. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!